Dzień dobry. Polacy jedzą suplementy. Wręcz się nimi obżerają, pochłaniają suplementy diety. I to w dawkach ponadstandardowych. Witamina C zamiast 100 mg, 20 tysięcy mg. Kiedyś napisał do mnie pan Józef maila i się pyta, bo słyszał od znachora, że mega dawki witaminy C wydłużają członka. Ale pan Józef nic takiego nie zaobserwował, więc się mnie zapytał, co o tym sądzę. No, znachor by powiedział, warto próbować dalej. Na pewno nie zaszkodzi, a nóż pomoże. Witamina D3 zamiast 400, 800 jednostek międzynarodowych, 10 tysięcy. Żelazo, może żelazo nie, ale na przykład jod zamiast 150 mikrogramów, często powyżej 1 mg w postaci płynu Lugola. Selen zamiast 50 mikrogramów to 500 mikrogramów. Witaminy z grupy B zamiast zapotrzebowania 1-2 mg to bierzemy często 10, nawet 100 razy większe dawki, zwłaszcza witaminę PP czy na przykład witaminę B6. Czasami jest to uzasadnione w niektórych niedoborach. Czasami jednak nie. Powstaje jednak zasadnicze pytanie, czy można suplementy diety odstawić nagle z dnia na dzień, jeżeli stosowało się bardzo wysokie dawki przez długi czas, czy trzeba je odstawiać stopniowo. Wiadomo bowiem, że w medycynie wiele leków odstawiać trzeba stopniowo. Na przykład leki przeciwpsychotyczne, anksjolityczne, psychotropy, bo nagłe odstawienie może spowodować, że czujemy się jeszcze gorzej niż wtedy, gdy zaczynaliśmy leczenie. Ludzie, którzy na przykład zakrapiają nos kroplami udrożniającymi nos, często mają później rinitis medicamentosa, czyli jeszcze bardziej niedrożny nos. Osoby, które często biorą tabletki od bólów głowy, to po ich odstawieniu ta głowa boli ich jeszcze bardziej. A takie osoby, które przyjmują kortykosteroidy, również muszą je odstawiać powoli, bo na przykład nagłe odstawienie może prowadzić do ostrej niewydolności kory nadnerczy, która może zakończyć się zejściem śmiertelnym. Czy taka sama sytuacja dotyczy suplementów? Odpowiedź brzmi: nie dotyczy. Suplementy diety to nie są leki. W literaturze opisano kilka przypadków rebound effect, czyli efektu odstawienia po nagłym zaprzestaniu stosowania witaminy C. Jeżeli ktoś brał mega dawki przez dłuższy czas i nagle przestaje, może mieć łagodne objawy szkorbutu, na przykład krwawienie z dziąseł czy utrudnione gojenie się ran. Uważa się, że witamina C aktywuje wiele różnych enzymów, takich jak katalazę, peroksydazy, hydroksylazy, zwłaszcza prolilo 3 i 4 hydroksylazę czy hydroksylazę lizyny, które biorą udział w syntezie kolagenu i wtedy, gdy nagle ją odstawimy, to mamy standardowa dawka przestaje wystarczać, bo mamy dużą aktywność enzymów, a za mało substratu, czyli tej witaminy C. I musi upłynąć pewien czas, zanim organizm dojdzie do homeostazy i zmniejszy aktywność enzymów. Nie dotyczy to jednak pozostałych witamin i składników mineralnych. Dlaczego? Dlatego, że albo są one magazynowane w wątrobie bądź innych narządach i po prostu w razie nagłego odstawienia organizm korzysta z tych zapasów. Na przykład witaminy A, D, E, K, witaminy z grupy B są magazynowane w wątrobie. Żelazo w szpiku, czy też w wątrobie, magnez, wapń w szpiku kostnym, nawet jod czy selen w postaci związanej w enzymach, czyli w peroksydazie glutationowej czy w tyreoglobulinie, również są magazynowane. Wtedy także, gdy dane składniki wydalają się w postaci niezmienionej i nie aktywują, nie angażują enzymów. Sód, potas, chlorki często wydalają się w postaci niezmienionej i nie angażują enzymów. Także witamina B2 często w postaci niezmienionej. Również wtedy, gdy składniki mineralne bądź witaminy są kofaktorami, koenzymami bądź grupami prostetycznymi enzymów, wtedy nagłe ich odstawienie spowoduje, że ten enzym nagle przestaje być aktywny bez swojego kofaktora czy koenzymu, tak? Więc ta aktywność enzymatyczna spada nagle. Więc nie ma tej dysproporcji pomiędzy nasiloną aktywnością a niedoborem substratu, jak to było w przypadku witaminy C. Dobrze, moi drodzy, moja teściowa brała duże dawki wapnia, ponieważ uważała, że dzięki temu będzie miała zdrowe zęby, a i tak spróchniały. Ostatnio wróciła od dentysty i mówi i się skarży, że wydałam 100 zł za tylko 5 minut wyrywania. To ja do niej: mamusiu, trzeba było poprosić, żeby wyrywali przez 50 minut. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam was, cześć.